Witam wszystkich ponownie w dalszej części ekscytującej walki o przetrwanie 300 lat w Massive Chalice. Jesteśmy już w sumie dosyć niedaleko. Lecimy z tym czasem. Zobaczymy, co to za wydarzenia. Wielu śmierci. Pewnie nic ciekawego nie będzie tu czekało. Aha, ktoś nie chce opuścić swojego domostwa, pomimo że kadencja już mu napięty następuje. Chodzi o honor i te sprawy. I możemy pozwolić Paulowi pójść i przekonać starego przyjaciela, bądź uszanować wolę naszego Hirosa. To cholery jasne. Podejrzewam, że stracę Paula. Ale już jest 60-latkiem, więc idź go, spróbuj wyratować. 5 lat to potrwa, przekonywanie. Kurde, no długo będzie z nim gadał. Co jest? Co tam się wydarzyło właśnie? What the fuck? Come on, let's get back to work. Co się właśnie wydarzyło? Dlaczego? Dlaczego to mnie spotkało? No niesamowite po prostu. Po prostu wzięło i zniknęło. Wow. No dobra. Mamy problem, Houston. Houston, mamy problem. Spoko. I oczywiście śmierci. Ty jesteś już... Cholera, nie. Wróć. Kogo by tutaj do cholery przydzielić? 55. Confirm. Ok. Spoko. I lecimy. Ale jajo, no samo z siebie wzięło się i skolapsowało, kurczę. Nie wiem, co się... Aha. Smart trener, niech żyje trener. Ile w ciągu roku? 219 w ciągu roku. Wow, jasno, że tak. Confirm. Mocne. Mocny boost do expa. I research jakiś. Nie zmarł, wybudowałem. Świetnie, wybudowałem coś. Tutaj nic z tych rzeczy na pewno nie chcę. Tu jeszcze nie mogę. Tu nie mogę. I tutaj nie ma sensu już. A czymś wypadałoby się zająć. Ha. Co to zrobi? Dobra, zajmijmy się tym 6 lat, żeby po prostu się zająć czymkolwiek. Nie wiem nawet do końca, o co chodzi z tym projektem, ale nieważne. Kurde, jak ten mi się zapadnie, ląd, to będzie w ogóle jajo. I ktoś zmarł. Cudownie. Mam jakiś Shadow Jacka. 14. Ta intuicja, więc jasne, że tak. Dosyć stosunkowo młody. Więc zadowolony. O, właśnie. Aha, czyli Valus w końcu jakiś pierwszy event, który zakończył się pomyślnie. Valus przyszedł do mnie. 83 lata, level 7. Dobra, czyli wrócili obydwaj. Niesamowite. Mam nadzieję, że to pozytywnie zostało odebrane. A, i teraz takie ataki. Chcę zdobyć jeden z achievementów. Zobaczmy, co. Kaber Jack, bądź co? Newborn Baby Giru. O, Newborn Baby Giru. Seeds, Cradles, Raptures. A tu?
Twitchers. Twitchersów. Nie pamiętam, jak wyglądają Twitchersi. Czy to są ci te niebieskie, kurczę, co się teleportują? Piąty level. Dobra, wybierzmy sobie ten region. Wybierzmy ten region. Tu mamy 44. Zaawansowany wiekiem. I brakuje nam na pewno jednego właśnie Kybera. Jednego Kybera. 85 lat. Zaraz. Tylko. Żeby osiągnąć ten achievement, muszę zrobić... tak, confirm. Muszę zrobić taki myk. A nie, nie osiągnę. Nie osiągnę achievementu. Dobra. Muszę mieć wszystkich powyżej 60 lat. Wszystkich powyżej 60 lat, a to jest nieosiągalne. To byłeś ty, szósty level, tak. Confirm. Ty jesteś spoko. Dalej. Piętnasteczka, Blaster Caper. Jasne, że tak, przydzielamy cię. I Acid. Jasne, że tak. Bardzo sympatycznie. tak, detailsy. Genialnie, genialnie. Teraz equipment, tak, doskonale. Wybór doskonały. Konfirmujemy cię. Hunter i jednego alchemika nam brakuje. Jest jakiś Braver, jest 56-letni, kurczę. 56-letni, kiepsko. No nic. Co on ma z Bountiful? Aha, że może mieć dzieci. Dobra, wybieramy Ghostka. Piąty level. Equipment ma właściwy. David Frogmire, trochę starowaty, ale... Niech będzie. Niech będzie. I z tą ekipą, chyba że, skoro mamy takiego staruszka, wróć w takim razie. Ja tego staruszka chyba nie chcę. Cholera, ja tego staruszka jednoznacznie nie chcę. 20 lat. Zwiększona siła, zmniejszona widoczność. Fantastycznie po prostu. Co to daje? O, to jest świetne. I teraz. Tych jeszcze nie widziałem. To może być fajne. Knockbackowanie. Ono często zachodzi w takich nieodpowiednich momentach. Nieodpowiednie momenty. Jednoznacznie, tak. I ekwipunek. Ciach. Ciach i ciach. Spoko. No to dobra, mamy, kurde, mamy jedną babkę tylko. Może by ją wymienić, jednak 56 lat, Holender. 56 lat. No to 22 na przykład. No, może być sensowne, bo jest szybki gość, więc daleko będzie biegał. Spoko. Okej, okay. I to, co tutaj jest, bierzemy. Tak. Jednoznacznie. May the horns of battle carry you to victory. Co to za osiągnięcie? Dobra, nieważne co to za osiągnięcie. Widzimy, kogoś widziałem przez chwilę. Więc może warto by było... Chwila moment. Gdzie mamy naszych... Wróć. Który tutaj się stealthuje? Ty się stealthujesz, więc ty...
Ale ty możesz podbiec tylko i wyłącznie tutaj. Zrób to. A, takie repturesy. I jest, jest ten gostek. Jest ten gostek. Shit. Tak jakby shit. O. Dobra, nikogo tutaj chyba nie przyatakuje. Póki co. Póki co to bym się z chęcią ruszył i po prostu wybadał okolice. Lapsesy. W ilości 4. Wow. Tu by się chyba jednak przydał bardziej alchemik. Tak dochodzę do wniosku. Delikatnie. Delikatnie dochodzę do wniosku, że tu by się alchemik przydał. To tak nawet dosyć bardzo. Tym alchemikiem... Kuźwa, tylko że w tym kierunku ruszyć się to jest też ryzyko. To jest też mocne ryzyko, a ty natomiast będziesz tracił mnóstwo punktów doświadczenia. Jakże, jakże cennych. Wow. Dobra, ruszmy się tu. Ryzyk fizyk. Nic nie odkryte, pysznie. Ty tutaj. Cudownie. Wasz ruch. Było dwójka. I atak. Oczywiście pocelował. Na szczęście, kurczę, stał w dobrej odległości. Dobra, ten uciekł. Spoko. Spoko, spoko. Cholera. Atakujemy. Wróć. Wróć. No tutaj nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Dobra, atakujemy. Pysznie. Teraz. Możemy przeatakować przez dwóch. Tylko że tutaj jest ten gnój. Gnój z czym? Z teleportacją. Jak mi teleportuje, kurczę, mojego strzelca w nieodpowiednie miejsce, to będzie bida. Będzie wielka bida. Dobra, lecimy w takim razie. A, spróbujmy. Dobra, spróbujmy. Ty... Oczywiście najpierw... się schowaj. Kur... nie tu! Shit! Źle się ruszyłem. To miało być... miało być tak. Ale trafi obydwu. Tak czy siak, tych dwóch. Dobra, luzik. Luzik. To może być nad sens. Bo obydwu, tam obydwu trafiłem. Miło. Bardzo miło. Tylko teraz jest, lecimy przez dwóch i mamy problemy z tym gościem wtedy. To wielkie. Ale dobra, wykorzystajmy możliwość. Ładnie, naprawdę ładnie. Czterech lapsesów dwoma strzałami. Więc jak najbardziej miało to swój sens. I do przodu. I do przodu. No właśnie, teraz mogę mieć problem z tym gościem. Na szczęście nic się nie stało. Holender w złym miejscu stanął trochę, na środku tego pola. Bardzo złe miejsce. Atak. Ładnie. I teraz. Czy ty jesteś w stanie, cholera, knockbackować tego gościa? Z przyjemnością go knockbackował do tyłu.
Wofak. Jednoznacznie, dobra, lecimy z knockbackiem. No i tak czy siak to stoi w złym miejscu, shit. Dobra, spoko, ty masz ile życia? 19. Niewesoło. Tu mamy alchemika. Do przodu, brachu. I masz dwa rzuty w sumie. To by mogło nawet załatwić sytuację. Pięknie. Pudło, cudownie. Jeszcze jeden rzut. Nie ma tragedii. Ładnie. Oberwał. Wytworzyliśmy koralowca przy okazji. I tu... po prostu zasuwamy do przodu póki co. Póki co zasuwamy do przodu, do cholery jasne. 19 życia, może się udać. I lapsus jeszcze. Spoko. Au. I stanowany. Oni mają pierdolnięcie, no. I stanowany dostępny. Super po prostu. Dwie tury z głowy. Jasne, anieli. Po prostu uwielbiam takie sytuacje. Dobra. Ruszam się tu. I załatwiamy obydwu. Cudownie. Jak na razie idzie spoko. Tutaj trzeba zacząć coś, kurczę, kombinować. I to naprawdę szybko. Aż 22. Wow. Ojdź. Niestety pocelował. Można się było tego spodziewać w sumie, bo to... kurde, rzadko odpływują. O, taki myk. W sumie dobrze, w sumie dobrze. A czemu ty zaatakowałeś tę kadencję? Bez sens totalny. Szczególnie, że giniesz teraz. Szczególnie, że teraz giniesz. Dokładnie. Spoko. Mamy strzał, strzelamy. Ty się nie możesz schować. Jedynie ty się możesz schować. Dobra, badamy w takim razie teren. Sympatycznie. O, tutaj cały czas nie wiemy, co się kryje. Ale zbadajmy najpierw górną część terenu. Za drzewo się nie mogę schować. Schowajmy się za skałę. Coś widzisz ciekawego? Nie. Aj, w sumie dobra, leć. 24 życia to jest naprawdę dużo. Nie straszne nam żadne potwory. I do przodu. O, Rapture. Spoko. On nie jest... nie jest trudnym przeciwnikiem. Wymagającym. Więc żaden problem. Dwóch właściwie. Oj, jeszcze ten gość. A tu już może być większy problem. Teraz Kaber, ty tutaj. Alchemik. Ty w sumie wstępnie tutaj. Kurczę, i tutaj gość został mocno z tyłu. Ciekawe, ciekawe. No i spoko. Kaber. Explosive Kaber, mógłbyś walnąć, kurde, obydwu i załatwić ich
ich załatwić, ale oberwiesz. Ale oberwiesz. Nie, to nie ma sensu. Spoko, spoko. To już chyba lepiej to zrobić Hunterem. Oh yeah. Chyba lepiej to Hunterem załatwić. Dokładnie. Spoko. Teraz następny Hunter tu. Mam nadzieję, że w dobrej linii stanąłem. I jazda tutaj. Cudownie. A i niestety. Niestety. To mi się nie podoba ta substancja, na której on stoi. Ale nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Dobra, ty biegniesz tu, alchemiku. I masz. Miejmy nadzieję, że masz dwa rzuty. 50. Nie masz dwóch rzutów. Dobra, olać w takim razie. Po prostu podbiegasz. Masz dużo życia, to spoko. Ty w sumie też po prostu podbiegasz. I ty. I ty. Też po prostu podbiegasz. Luz. Au! Tego się nie spodziewałem. Shit! Shit, shit. Niezbyt miło. Na szczęście tylko minus jeden, wow. Ale farcik. Wow, czemu taki... Au, kiepskie zadaje obrażenia. Dobra, nieważne zresztą. Dobrze jest. Dobrze jest, nie trzeba psuć. 21 życia. Ja bym się z chęcią, kurde, jednak... A, co ja bym się z chęcią zrobił? 18 do 21. Ja bym zaatakował tego gościa. Dokładnie. Pysznie. Dzięki czemu możemy... Holender. Dobra, rypiemy tego. Tego gostka. O, w taki sposób. Cudownie. Teraz. Przez dwóch możemy. Prawdopodobnie. Nie, nie przez dwóch. Shit. No dobra, jeden załatwiony, spoko. Atak. I atak. Jest i tyle. Bardzo mi ciekawe, czym jest, czym była ta bitwa o Saturn's Peak. Bardzo dobrze. Spoko. Naprawdę spoko bitka. No i w sumie zyskaliśmy naprawdę fajny bonusik, nowy Caberjack prawdopodobnie, redukcja zagrożenia, wzrost zagrożenia, ale w sumie jest dobrze, naprawdę w sumie jest dobrze. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, cześć, czołem.